Pierwszą dekoracją, jaką dzisiaj Wam przedstawię, będzie TNT ze świeczkami. Tutaj jeszcze mamy jeden bloczek. Jak widzicie, świeczki symbolizują taki trotyl trochę. Dodałem tu jeszcze beczki. Myślę, że to się w sumie fajnie prezentuje. A ja Was witam w dzisiejszym odcinku, gdzie pokażę Wam dekoracje w Minecrafcie. Możecie zostawić lajka i suba, jeżeli Wam się spodobają te dekoracje, jeżeli może użyjecie u siebie na survivalu do jakiegoś designu czy coś. A drugą dekoracją, której akurat nie zasłoniłem, więc muszę Wam teraz pokazać. Dobra, tu jest jeszcze ściana. Jest taka oto dróżka, zrobiona z dripstone'a, iron ora, żeby takie, wiecie, kamyczki tutaj symbolizowało. Dripstone to jest właśnie nowy blok. Jest tutaj jakby krzaczek azali użyty. Taka inna ziemia po prostu. No i jako kamyki są użyte te świeczki właśnie. Jasne i takie chyba ciemniejsze też. Light gray i zwykłe... Nie, tu też jest light, dobra, nieważne. Ale w każdym razie fajnie się to prezentuje. Możecie też zwykłej ziemi tutaj użyć. Ja jeszcze tu błonu midla użyłem. Jak chcecie sobie taką fajną ścieżkę zrobić u siebie na przykład do domku na survivalu, to ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo ładnie to wygląda. Jest tutaj wbity miecz. Mamy kamyczki. Taka, zrobiłem tutaj lawę, żeby dla designu, wiecie, o co chodzi. Ładnie to nawet wygląda. Tylko można by to w sumie było użyć, wiecie, na jakiejś mapce fabularnej albo na czymś. Ogólnie jakby się ktoś zastanawiał, jak to zrobić, bo ja tylko to pokazuję właściwie. Aha, zniszczyłem to. To robicie coś takiego. Stawiacie najpierw tak normalnie endroda, bierzecie no taką świeczkę albo jakąś ciemniejszą może. Weźmy taką ciemniejszą. Stawiacie ją tak, niszczycie tego endroda i stawiacie go od dołu. I tak wygląda miecz. Tylko chyba to było jaśniejsze, nie jestem pewien. No, ale w każdym razie jaśniejsze to chyba było. W każdym razie i tak to fajnie wygląda. Że tutaj te kamyczki takie ładnie zrobione. Mamy tutaj dynię razem z melonami. No tutaj chyba większej filozofii nie ma, po prostu jest bone meal, trawa i kwiatki. Tutaj jeszcze mech dodałem koło tego. Razem z beczkami, w których nic nie ma, ale możecie sobie tam dać nawet te melony, jakbyście chcieli sobie po prostu tak zrobić. No i tutaj mamy świeczki. Nawet można sobie to bardziej ten, postawiać jakoś tak ładniej. Ja to postawiłem tak, wiecie, wszędzie praktycznie. Ale i tak to i tak fajnie wygląda. Jak dla mnie jedna z lepszych dekoracji dzisiaj, bo można sobie użyć, na przykład, wiecie, jak macie jakąś farmę jedzonka, to sobie taki magazyn ładny robicie. Kolejną dekoracją, myślę, że większej filozofii tutaj nie ma, chociaż jest to dosyć cięższe, bo jak widzicie, jak mi sobie to rozwala. No nie da się tego postawić. Jest to, chyba wyświetla wam się na ekranie, jak trzcina normalna wygląda. Bambus, czy, no chyba trzcina to jest bardziej. W prawdziwym życiu. Właśnie ma takie brązowe końcówki. I jak to teraz zrobić? Nie da się tego tutaj postawić, więc stawiacie bloczek, stawiacie i tam ile chcecie, na przykład 2-3, niszczycie ten bloczek i stawiacie trzcinę, bo inaczej Wam to nie zadziała. I tak samo tutaj, widzicie? To robicie tak, myk, robicie sobie z 3 albo 4 nawet, myk, niszczycie i stawiacie trzcinę. Normalnie jakbyście chcieli postawić, to nie działa. Chyba, że nie wiem w sumie jak na survivalu, ale wiecie o co chodzi. Plus jeszcze dodałem tutaj lilie wodne, żeby ładniej to wyglądało. Możecie nawet sobie, nie wiem, tutaj zrobić z tego nowego bloczku ametystowego, na przykład, nie wiem, tu, o, żeby ładniej wyglądało, wiecie o co chodzi. O kurde, zniszczyłem. Ale myślę, że fajna dekoracja. Mamy tutaj żyrandol tym razem, tutaj w takiej kostce jest to zrobione. Co my tutaj użyliśmy? Mamy tutaj te nowe takie liany jakby, które możecie nawet na suficie położyć, jak widzicie, więc to możecie sobie użyć nawet do jaskiń, do jakichś drzew. Ja to użyłem tutaj, przy glowstone'owych żyrandolu takim. Jest tutaj jeszcze, świeczki są położone, jak widzicie, możecie sobie tutaj akurat się normalnie dostawiać, więc tu akurat jest spoko. No i macie, że jest zrobione coś takiego, bierzecie sobie to. Otaczacie. Myślę, że tutaj większej filozofii w tym nie ma. Jest to dosyć łatwe do zrobienia. Jeżeli byście jeszcze chcieli, to możecie sobie zapalić flint. I jak widzicie, możecie to sobie zapalić, żeby ładniej wyglądało. Jakbyście chcieli jakiś dymek, żeby z tego leciał. Ewentualnie, zamiast użycia glowstone'a, możecie tutaj użyć takich latarni. Tylko nie wiem właśnie, jak to będzie wyglądać z tym. Ale myślę, że nie wygląda to źle. Patrzcie, fajnie nawet to się designuje, bo... Na tym glowstone'ie to niekoniecznie widać tą teksturkę, tutaj bardziej widać. Więc możecie sobie wybrać, co Wam się bardziej podoba, albo na przykład mieszane zrobić, że tutaj tu będzie coś takiego, a tutaj na przykład będzie postawiony glowstone. Myślę, że to jest i tak spoko. Możecie sobie też w różnych kolorach robić, na przykład, wiecie, wziąć brzozowe i jasne takie świeczki tu postawić. Jak dla mnie spoko. Przedostatnią dekoracją, można powiedzieć, jest kibel i przepychaczka do kibla, bo kibel mogliście sobie już zrobić
Ojej, ile wersji w tył, jak dodali kwarca, bo wcześniej. Chociaż nawet kwarc już, nie wiem kiedy w sumie dodali kwarc, nieważne. Mamy tutaj Endroda, który symbolizuje przepych... Znaczy, Jezu, to nie jest Endrod, co ja w ogóle gadam. To symbolizuje, jak to się nazywa? To jest piornochron. Symbolizuje on przepychaczkę do kibla, plus do designu do tej łazienki. Dodałem jeszcze blok, wiecie, jak są te nowe cząsteczki Irona. Czekajcie chwilę, Iron. Z tego się robi blok. I to tak właśnie ten blok wygląda. Jak dla mnie spoko design, tylko żeby taką podłogę zrobić, ona jest trochę droga i trochę, że, chyba że macie farmę żelaza automatyczną, to nie jest to problem. I przechodzimy chyba do ostatniej, ostatniej dekoracji, której nie mam zrobionej, więc zrobię sobie przy Was. Widziałem to już gdzieś, nie wiem gdzie dokładnie, ale jest to, zrobimy sobie to, na przykład taką ściankę, bo ładnie ona wygląda, to jest Deep Slate. Czyli ten nowy bloczek z kopalni, ten przy Bedrocku. Zrobimy sobie taką ścianę, ewentualnie możecie dla designu jeszcze jakiś inny blok dodać, ale to nieważne. Robicie sobie taką ściankę. A do tego będzie nam potrzebny debug stick. Co to jest debug stick? Mogliście to kiedyś widzieć, ale na survivalu tego nie zdobędziecie, bo bierze się to komendą. Tutaj macie komendę, jakbyście chcieli. Tutaj możecie sobie dać, ja to skopiowałam akurat z internetu, ale to mniejsza. Give małpa A albo swój nick i debug podłoga stick. Tak przynajmniej jest na wersji 1.17, na której Wam to pokazuję. Dobra, co teraz robimy? Bierzecie ten debug stick. Bierzecie sobie świeczki, które zaraz znajdę. Dobra, bierzecie sobie jakiekolwiek świeczki. Bierzecie jeszcze sobie dźwignię. Dobra, lever. Mamy dźwignię. Stawiamy sobie ją na przykład... tutaj. Na to jeszcze świeczki nie dam, bo poczekajcie chwilę. Najpierw musicie sobie tak postawić świeczki. Aha, z shiftem nie mogę. Chociaż nie, ja bym jasne tutaj dał. Jeszcze raz, poczekajcie. Problemy techniczne. Dajmy sobie 3 na przykład. Stawiacie tutaj i... czekajcie. A, i patrzcie, musicie tak poklikać, żeby to tak wyglądało. Tylko poczekajcie, bo to... mniej więcej tak to powinno wyglądać. Bierzecie sobie tak dźwignię. Jest taka rączka, tutaj macie dźwignię, no i na tym macie świeczki, które nawet możecie zapalić flintem. My bierzemy sobie flint, zapalamy i coś poszło nie tak. Spróbujmy jeszcze raz, może to się uda. Aha. O, teraz jak widzicie działa, teraz jest ok. Więc najpierw musicie zapalić świeczki, czyli jeszcze raz to Wam pokażę. Bierzecie, stawiacie 3 świeczki ewentualnie, no ile chcecie w sumie. Zapalacie, niszczycie ten bloczek. Stawiacie dźwignię debug stickiem, czy musicie trzymać shifta i stawiacie, póki nie będzie coś takiego. Jak będziecie mieć, no to po prostu dźwignię trzeba kliknąć, żeby trzymało się jakby ściany. I myślę, że fajna ozdoba, jakbyście chcieli sobie zrobić jakiś dungeonów czy czegoś. Ale Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Czerwony przycisk magiczny na dole, łapka w górę też powinna już być zostawiona. Jeżeli chcecie robić czasem live'y, na przykład z serwerów BP albo innych dragonów i tak, ogólnie Wam mówię, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, sub z dzwonkiem, żeby Wam powiadomienie przyszło o live'ach. I myślę, że spoko jest taki odcinek. Napiszcie, czy chcecie więcej takich dekoracji. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Elo.